Kiedy byłem młodszy, często słyszałem o zdarzeniach paranormalnych, czy też różne przerażające legendy. Opowiem wam historię, która przytrafiła się mojemu tacie. Moi rodzice pracują jako nauczyciele. Gdy miałem 7 lat, przeprowadziliśmy się nad jezioro. Mój tata lubił czasem przesadzić z różnymi trunkami, ale mimo to nauczycielem był naprawdę świetnym. W tamtych czasach nad naszym jeziorem większość zabudowy była dość stara, więc normalnym było brak toalet w domach. Większość mieszkańców po prostu chodziła załatwiać swoje potrzeby do lasu, w tym także moja rodzina. Pewnej nocy moja mama poprosiła tatę o pomoc w przeniesieniu paru rzeczy na łódkę. Mama była wtedy w ciąży i nie wolno było jej dźwigać ciężkich rzeczy. Zastanawiacie się pewnie, do czego potrzebna była nam łódka. Mama co jakiś czas wykładała na uczelni, która znajdowała się po drugiej stronie jeziora, a przepłynięcie go łodzią było znacznie szybsze niż okrążanie go samochodem. Tego dnia wykłady zaczynała o godzinie 7, więc musiała wyjść z domu znacznie wcześniej. Tata przeprawił mamę na drugą stronę jeziora, a wracając, kiedy zszedł już na ląd, poczuł nagle potrzebę skorzystania z toalety. Jako że takowej nie mieliśmy, to postanowił pobiec na pobliskie wzgórze. Robiąc swoje, dostrzegł coś w oddali. Opisał to jako pół wąż, pół świnia. Stwierdził, że pewnie mu się przewidziało i tak naprawdę to musi być zwykła świnia. W głębi duszy miał jednak dziwne przekonanie, że coś jest nie tak. Odwrócił się, zapalił zapalniczkę, a to co zobaczył zszokowało go tak bardzo, że nie zdążył nawet podciągnąć spodni, kiedy ruszył biegiem do domu. Postanowił wziąć miecz i wrócić w to samo miejsce, jednak wtedy już tego czegoś tam nie było. Nie mógł zasnąć, więc poszedł do baru, gdzie spotkał swoich dwóch kolegów. Opowiedział im, że widział coś, co przypominało węża wielkości człowieka. Gdy odwrócił się i zaświecił zapalniczkę, dostrzegł potwora, który był hybrydą człowieka i węża. Twierdził, że to coś stało zaledwie kilka metrów od niego, niemal na wyciągnięcie ręki. Koledzy zaczęli się śmiać, uznając, że pewnie ostro zabalował, jednak ten był przekonany o tym, co widział. Po chwili podszedł do nich nasz sąsiad i zapytał mojego tatę, czy kupiliśmy świnie, twierdząc, że widział jedną, bardzo dużą, około 1 w nocy obok naszego domu. Tata był przerażony tym, co usłyszał i zaczął zastanawiać się, czy ma to jakiś związek z ciążą mojej mamy. Wiem, że ta historia brzmi śmiesznie, ale widziałem dokładnie strach mojego taty, który przez całe życie praktycznie niczego się nie bał,